Jest z nami trener Oniko Warszawa, Stefan Antiga. Trenerze, gratulacje. Dzisiaj wygrywamy w Lublinie 3-1. Praktycznie od początku do końca kontrolowaliśmy ten wynik, tylko drugi set nam uciekł. Jak pan oceni to spotkanie? Graliśmy dobrze, graliśmy serio. Oczywiście, ciężko jest dla nas nie grać play-off, ale naprawdę robimy swój. Na treningu czy na meczu gramy zakoncentrowani. To był trochę rewanż dla nas, bo oczywiście nie tylko z Lubinem mieliśmy okazję, żeby awansować do play-off, ale było ważne dla nas wygrywać tutaj i chcemy strasznie wygrywać ostatni mecz u nas poniedziałek, czyli inna konfiguracja była, ale no, naprawdę wszyscy na boisku robili dobrą robotę dzisiaj. Dzisiaj w ataku wystąpił Wojtek Włodarczyk. Jak pan oceni tę zmianę i występ Wojtka? To ostatni mecz tak skończyliśmy i udało się, bo i Kowalczyk, i Włodarczyk byli skuteczni. Tak wygraliśmy, tak zaczęliśmy dzisiaj. To wyglądało na mnie logicznie. Nie wiem jeszcze, jak będziemy grali następny mecz, ale to wszyscy są gotowi. W poniedziałek gramy ostatni mecz sezonu i będzie to również ostatni mecz w karierze Guillauma Samiki. Czy to będzie dodatkowa motywacja, żeby pozytywnie zakończyć ten sezon? Tak, oczywiście, że tak. Dla nas i dla Samiki oczywiście, i mamy jeszcze inne powody, że motywują, ale oczywiście no, Samiki zasługuje skończyć zwycięstwem. To tak musi być. Naprawdę dużo robił w tym sezonie, to miał świetną karierę, czyli mam nadzieję, że nie będzie kontuzja dla Samiki. No, taki przed meczem, no, trenuje bardzo dobrze, jest w formie i czyli musi skończyć dobrze. Dziękujemy bardzo i jeszcze raz gratulacje.